100 aroganckich? Ta kolekcja jest czasami rozumiana jako atak 100 niemieckich naukowców na Żyda Einsteina. W wielu punktach jest to fałszywa wiadomość, w pewnym sensie fałszywa wiadomość. Już wszyscy autorzy nie byli naukowcami. W przeszłości nie było rozróżnienia, jakie czyni się dzisiaj, między naukowcami a literatami. Hodowani mężczyźni, tacy jak na przykład Bergson, mogliby być kompetentni w obu dziedzinach. Dlatego znajdujemy w tych autorach wielu filozofów, którzy potrafią również opanować matematykę czy koncepcję fizyki. A więc rzeczywiście są autorami. Ale nie mają 100. Jest tylko 28 współpracowników, z których każdy napisał mniej lub bardziej długi tekst. Następnie dodaje się fragmenty tekstów opublikowanych wbrew względności 19 innych autorów. I na końcu podaje się jako punkt odniesienia listę 92 osób znanych z walki z teorią względności, w tym 19 wyżej wymienionych. W sumie pojawia się 20 nazwisk, ale opublikowanych tekstów jest tylko 47. Kolejne nieporozumienie. Nie jest to też broszura 100% germańska. Oczywiście na 28 współpracowników 18 to Niemcy, 2 Austriacy i 1 Szwajcar. Ale pozostałych 7 pochodzi z Francji, Czechosłowacji, Finlandii, Szwecji, Holandii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że 1/4 uczestników nie mówi po niemiecku. Przypomnijmy tylko, że w okresie międzywojennym dominowała fizyka niemiecka. Na przykład w latach 1911 do 1932 Niemcy zebrały 7 nagród Nobla w dziedzinie fizyki, średnio jedną co 3 lata. Wreszcie, nawet jeśli tytuł na to wskazuje, nie jest to utwór przeciwko osobie Einsteina, ale wbrew jego teorii względności. Dziś, tak jak wczoraj, Einstein ucieleśnia teorię względności. Być może, podobnie jak dzisiaj, umieszczenie nazwiska Einsteina na okładce mogło wydawać się im bardziej atrakcyjne, można by powiedzieć, że w dzisiejszych czasach jest bardziej zorientowany na sprzedaż, niż używając terminu względności. Ale z kilkoma wyjątkami, które kwestionują umiejętności Alberta Einsteina, zwłaszcza w matematyce, nie ma osobistego ataku. Antysemita? Postawmy sprawę jasno, ta książka ma reputację antysemityzmu, więc mało kto próbował ją przeczytać od czasu jej publikacji w 1931 roku. Taki też był mój pomysł na tę książkę. Ponieważ został opublikowany w języku niemieckim i nie ma nawet tłumaczenia na francuski, przeszedłem przez to z angielskiego tłumaczenia wykonanego za pomocą Google. I co za niespodzianka. Trzeba przyznać, że wysuwane argumenty mają dość często charakter filozoficzny, do nich jeszcze wrócimy. Ale nie ma w nim nic antysemityzmu. Ta praca została opublikowana w 1931 roku. Spójrzmy ponownie w kontekście czasu. Oczywiście nie wiemy, że 10 lat później będzie II wojna światowa i obozy koncentracyjne. Nie wiemy, czy 2 lata później do władzy dojdzie Hitler. W 1931 był w opozycji, jego partia zdobyła mniej niż 20% głosów w Bundestagu, był w mniejszości. Oczywiście Niemcy przeżywają kryzys gospodarczy i postępuje antysemityzm, ale naziści nie są u władzy. W 1931 Niemcy żyły w reżimie republikańskim i demokratycznym, była to Republika Weimarska. W 1931 roku MKOL, wielokulturowa organizacja międzynarodowa, wyznaczyła Berlinowi 1931 roku organizację przyszłych Igrzysk Olimpijskich. Więc tak, później z tej liczby, jak wielu ich rodaków, niektórzy z niemieckich autorów przyłączą się lub będą sympatyzować z partią nazistowską, Walter Dalnegro, Lothar von Mitis, Walter Rauschenberger. Ale wśród orów jest również kilka osób o żydowskim pochodzeniu lub religii, Solomon Friedlander, który schroni się w Paryżu, Ludwig Goldschmidt, który schroni się w Anglii, Oskar Kraus, który zostanie deportowany do Auschwitz, Emanuel Lasker, który schroni się w ZSRR, a następnie w USA. A dla Georga Wendla, filozofa Zofa i dziennikarza ewangelisty, choć nie Żyda, zaginie w okresie nazistowskim i do dziś nikt nie wie, kiedy i w jakich okolicznościach zginął. A wśród 3 organizatorów książki, czy Hans Israel był antysemitą? A dr Rudolf Weimann, czy był nazistą? Były działacz młodzieży komunistycznej, zostanie aresztowany i torturowany przez nazistów, a następnie uda się do Argentyny. Jak można zarzucić tym autorom, że podżegali książkę przeciwko fizyce żydowskiej, to jest kompletnie szalona? Einstein nie odpowiedział na merytoryczną krytykę. Przypisujemy mu to dobre słowo, jeden autor wystarczyłby, żart,
który trwa do naszych dni, aby wydobyć jakąkolwiek dyskusję na temat tej książki. A ci, którzy kwalifikują ten zbiór jako antysemicki, to ci, którzy go nie czytali, i tych, którzy czują się atakowani w swojej wierze, w teorię względności. Niespójny? W praktyce ta książka wciąż nie jest przyjemna w czytaniu. To zestawienie tekstów. Teksty te nie są pogrupowane tematycznie, nie są też pisane według tych samych zasad, z tym samym zarysem. Przedstawione są według kolejności alfabetycznej ich autora, o bardzo różnych długościach, różne prezentacje i kąty natarcia, co czyni tę książkę dość chaotyczną, dość niejednorodną. Dlatego w kolejnych filmach przedstawię fragmenty, ale pogrupowane tematycznie. To tylko kilka fragmentów z 47 tekstów zawartych w księdze. I nie będzie żadnego fragmentu broniącego alternatywnej teorii eteru. Nie będzie też wyciągu o charakterze filozoficznym. Na pierwszy rzut oka można się też zastanawiać, dlaczego pojawiły się filozoficzne argumenty przeciwko naukowej teorii względności. Ale może poza matematyką, nauki mniej lub bardziej świadomie odwołują się do ram myślowych, a więc do pewnej wizji świata, to znaczy do pewnej filozofii świata. Na przykład w naukach przyrodniczych i humanistycznych istnieje założenie, które zmienia się w zależności od osoby i epoki, na odpowiedniej części wrodzonej i nabytej, lub na indywidualnej wolności i interakcji grupowej. W naukach fizycznych założenie zmienia się po stronie determinizmu i części alea, lub znowu na mniej lub bardziej istotny wpływ obserwatora lub eksperymentatora na wynik eksperymentu. Dlatego też, aby to potwierdzić, prosimy o kilkakrotne przeprowadzenie tego samego eksperymentu w różnych laboratoriach z różnymi eksperymentami. Teoria względności nie wymyka się swemu intelektualnemu środowisku, które zakłada, że wszystko jest względne, że nie ma absolutu, że nie ma na przykład absolutnego układu odniesienia czy przestrzeni odniesienia. Zaszokowało to wielu współczesnych Einsteina w Niemczech, którzy odwoływali się głównie do filozofa Kanta, na przykład z intuicyjną przestrzenią, której nie można było dostrzec ani przez obserwacje, ani przez doświadczenie. Wprowadzając różne poprawki, przedstawimy teraz kilka fragmentów. W poniższych filmach